Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słyszycie tradycyjnie. Nie wiem, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Zaraz to się jakoś ogarnę i zorientuję. No właśnie, muszę jakoś tutaj sobie otworzyć ten wasz czat słynny. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Ja to sobie jeszcze tę transmisję otworzę. Widzę, że dobry wieczór, czyli że rozumiem, że mnie słyszycie w takim razie. Więc nie zwlekając i nie siląc się na jakieś dowcipy, idziemy sobie z naszym programem. Program zakłada, że pokażę wam, w jaki sposób Teamsy sobie wyobrażają obsługę takiego czegoś jak zadania domowe. I pokażę takie najbardziej narzucające się rozwiązanie, jako że sposobów na zadanie domowe jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Natomiast zgodnie z zapowiedzią pokażę wam moduł zadania, czy też pracę, jak to są się nazywa. I będziemy sobie pracowali na takim testowym zespole, który znacie już z poprzedniego razu. Nazywa się on Marian Rejewski. I w tymże zespole stworzyłem sobie dodatkowy kanał, zadanie domowe, jako że jestem, jak wiecie, fanem kanałów. I w tymże kanale będziemy sobie działali z tymi zadaniami. Generalnie rzecz biorąc, moduł, który wam tutaj dzisiaj przedstawię, znakomicie ułatwia pracę i nauczycielom, i uczniom, czy też rodzicom. No i żal by było go nie używać. Ideą ogólnie tego modułu zadania domowe, no tak jeszcze, czekajcie, dzisiaj tak rozpędziłem. W takich sprawach organizacyjnych to tak. Po pierwsze, odpowiadam na pytanie, czy będzie nagranie. Mam nadzieję, że będzie. Tradycyjnie, tak jak poprzednio, czyli o ile mnie Facebook nie zawiedzie, to będzie. Po drugie, czy będą zaświadczenia? To będą zaświadczenia, tylko nie piszcie mi tego na czacie, bo szkoda miejsca. Wejdźcie sobie na moją stronę michalin.pl i tam znajdziecie link do dzisiejszego wydarzenia i tam będzie też link do wpisania się na poszkoleniową ankietę. I ten, kto się tam wpisze, to dostanie zaświadczenie. Dobra, a ja sobie już idę dalej do... A, i dzisiaj siedzimy krócej. Ja wam będę coś tam opowiadał przez 45 minut, a później spojrzę sobie na wasze pytania, czyli że do 18.45 na nie nie patrzę, więc możecie sobie tam... Możecie na razie ich tam nie pisać. Później sobie na nich zajrzę, postaram się na te pytania wam podpowiedzieć. Dobra, i idziemy sobie z tematem. Generalnie rzecz biorąc, ideą tego modułu zadania jest to, że chcemy, żeby uczeń odesłał nam jakiś plik. Czyli nie jaką wiadomość w formularzu, nie jakiegoś maila, nie tam cokolwiek, tylko po prostu plik. I ten plik może być albo na przykład w takiej najprostszej wersji, którą sobie przećwiczymy również, zdjęciem zeszytu ucznia, w którym on coś tam miał napisać, ale może to być też plik, który wysyłamy na zasadzie takiej karty pracy, jaką tam tradycyjnie nauczyciele wysyłają. Tradycyjnie, czyli w takiej wersji, że uczeń musi sobie ją wydrukować, zrobić zdjęcie, znaczy wydrukować, wypisać, zrobić zdjęcie, odesłać to zdjęcie. Przećwiczymy sobie również taką wersję karty pracy wypełnioną w komputerze, i przećwiczymy sobie kartę pracy w notesie zajęć. Dobra, no to... i występuję tutaj, będę występował w dwóch rolach. Najpierw jako nauczyciel. Poznajecie to po tym, że to jest taka ikonka MG, Mirosław Grodzki. A druga osoba, jaka tutaj będzie występowała, to będzie Adam Wróbel, znany wam z poprzedniego tygodnia, z poprzedniej soboty, który to jest moim uczniem w tym zespole. Poznajecie go po tym, że nazywa się, że jest taka ikonka AW i tenże uczeń będzie rozwiązywał zadania, które będę tam zlecał. Dobra, i pierwszym zadaniem, jakie sobie zlecę, sobie, ale temu mojemu uczniowi, to będzie zadanie takie bardzo proste do zrobienia dla nauczyciela, typu uczeń ma napisać coś w zeszycie, następnie ma zrobić zdjęcie tego zeszytu i wysłać mi. I jak to robię? Po pierwsze, do tego modułu pracę dostaję się w ten sposób, że klikam sobie, będąc nauczycielem, w menu po lewej stronie, pracę. Następnie klikam sobie na przycisk utwórz
i wybieram sobie taką opcję zadania. Teraz jest taki czas zmiany nazewnictwa w tym module. U niektórych z Was jeszcze może się gdzieś tam plątać taka nazwa zadanie. Tutaj widzicie, też się tu plącze taka nazwa. Natomiast generalnie chodzi o taką ikonkę z plecakiem, tak? Dobra, czyli klikamy sobie na utwórz nowe zadanie i wybieramy sobie zadanie. Zrobię to w zespole Marian Rejewski, czyli wybieramy sobie zespół. Tutaj na tym formularzu pojawiają mi się wszystkie zespoły, w jakich uczę. No to ja sobie tutaj właśnie mam dwa takie testowe. Zadanie robię w Marianie Rejewskim. Klikam dalej. No i teraz Teamsy przeniosły mnie do takiego formularza, w którym muszę to zadanie opisać. No i pierwsze moje zadanie to będzie takie: opisz swoje miasto. Opisz swoje miasto. No i w zadaniach mamy takie coś jak kategorie, które nam mogą kategoryzować pracę pod jakimś tam naszym jakimś tam kątem. Załóżmy, że ja sobie takie wyślę nazwę kategorię zeszyt na przykład, w sensie, że będzie to zeszyt taki praca zrobiona, zdjęcie zeszytu, a później sobie przejdziemy do innych zadań. Dobra, instrukcje są takie do tego zadania. Nie będę ich przepisywał, bo pewnie zrobię literówkę, ale ogólnie jest tak. Opisz swoje miasto w zeszycie, zrób zdjęcie tego opisu i wyślij w załączniku do tego zadania. No i tutaj w tym zadaniu, rzecz jasna, ja uczniowi nie wysyłam żadnych dodatkowych plików, tylko po prostu chcę, żeby zrobił zdjęcie tego zadania. W kolejnym kroku, czyli pomijam ten krok, dodaj zasoby. W kolejnym kroku przypisuję jakieś punkty za to zadanie. Powiedzmy, że chcę, a to może być skala taka sztolna, w sensie o stopnie, lub jakaś tam punktowa, no to u mnie będzie powiedzmy 30 punktów za to zadanie. Następnie, prawie zawsze muszę w zadaniach zmienić termin wykonania. Dlatego, że Teamsy domyślnie ustawiają mi to zadanie, termin wykonania, do końca jutrzejszego dnia. Dzisiaj jest sobota i Teamsy proponują mi do końca niedzieli, co jest oczywiście bez sensu. Muszę sobie ten termin wykonania zmienić. Zmieniam go w taki sposób, że klikam sobie tutaj taki moduł, znaczy taką ikonkę kalendarza i wybieram sobie do końca następnego tygodnia, do końca piątku, powiedzmy. Dobra, i w tej najprostszej wersji już nie będę nic zmieniał, to już będzie wszystko. Żeby zadanie się wysyłało uczniom, no to muszę kliknąć na taki przycisk przypisz, klik, no i już, zostało wysłane. Tutaj mi się wyświetlał spis tych zadań. Nie wiem, czy tam u Was było słychać, ale u mnie już takie piknięcie było, czyli że ten mój Adam Wróbel dostał to zadanie, już dostał powiadomienie. No ale dobra, ja sobie tworzę następne zadanie. Następne zadanie będzie taką klasyczną kartą pracy, czyli wyślę uczniowi kartę pracy i będę chciał, żeby on tę kartę pracy wydrukował, wypełnił, zrobił zdjęcie i odesłał. No i jak to robię? To jest taka karta pracy, taka nieedytowalna w PDF-ie, tak? Więc uczeń tego nie może w komputerze wypełnić. Robię to w taki sposób. Utwórz zadanie. Znowu Marian Rejewski. I to będzie się nazywało karta pracy do wydruku. Dobra. I dodam sobie kategorię karty pracy. Taką sobie wymyśliłem. I instrukcje są takie. Wydrukuj kartę pracy z załącznika, wypełnij, zrób zdjęcie i odeślij mi w załączeniu. No i teraz rzecz jasna, już dodaję tą kartę pracy. To będzie plik w PDF-ie. Klikam sobie dodaj zasoby. No i teraz tak, tenże plik w PDF-ie mogę sobie albo pobrać z mojego komputera, wtedy bym sobie kliknął tutaj tą opcję, przekaz tego urządzenia, albo może być to pobrane z mojego dysku wirtualnego.
Ja sobie go pobiorę tym razem z mojego komputera. Klikam przekaż z tego urządzenia. I tą kartę pracy mam tutaj. Karty pracy. I to jest to. Taki PDF. Zaraz go zobaczycie. Klikam sobie gotowe. Punktów będzie, tam jest chyba 13 tych punktów do zdobycia. Termin też zmieniam na końcu przyszłego tygodnia. I klikam sobie przypisz. No i w tym momencie uczniowie dostają tą kartę pracy do wydrukowania, do wypełnienia. A ja sobie idę dalej. Zadaję kolejne pytanie, znaczy zadanie. Tylko tym razem będę chciał już się posłużyć taką kartą pracy, którą uczniowie mogą wypełnić w komputerze. Czyli już chcę odejść od takiego stylu działania, że oni mi to wszystko drukują i tak dalej, i tak dalej. Robię to następująco. Klikam sobie utwórz, zadanie, Marian Rejewski. Klikam dalej. I to się będzie nazywało karta pracy do edycji. Do edycji. Podaję kartę do edycji, taka będzie kategoria. Dobra, instrukcje są tym razem takie. Otwórz kartę pracy, wypełnij ją w komputerze i odeślij do mnie. No i teraz sobie klikam znowu na dodaj zasoby. OK. I teraz możemy sobie na chwilę się tak zatrzymać nad takim problemem. Mianowicie, jeżeli wysyłam kartę pracy do wypełnienia przez ucznia w komputerze, to dobrze było, żebym się upewnił, że ta karta pracy jest w takim formacie, w jakim uczeń ją może wypełnić. A może ją wypełnić wtedy, kiedy wysyłamy w nowej wersji Office'a, czyli w nowej wersji Worda, Excela i tak dalej, i tak dalej. Lub też, jak później sobie będziemy robili przykład, w formie notesu zajęć. Znaczy, no i tak, ja już się upewniłem, że mam taką kartę pracy w tym formacie, więc klikam sobie na, tym razem do mojego dysku wirtualnego sobie sięgnę. Mam taki folder szkolenie dla nauczycieli, dzisiejszą datę, karty pracy. No i tutaj mam taki załącznik. Ten załącznik jest przeróbką karty pracy w PDF-ie, czyli zrobiłem taką operację, że PDF-a przerobiłem na Word, tam kopiuj, wklej, przekleiłem wszystko, co nam potrzeba i będzie uczeń mógł to wypełnić w komputerze dzięki temu. Więc klikam sobie to zadanie. Klikam na dołącz. I teraz taki ważny punkt wysyłania kart pracy do uzupełnienia w komputerze. Mianowicie ten plik się dołączył w takim stanie, że tu jest taki napis: uczniowie nie mogą edytować. I w takim stanie ten plik nie byłby oczywiście do edycji, tylko byłby takim jakąś instrukcją albo czymś takim. Czyli musimy sobie przełączyć tryb pliku na edytowalny dla uczniów. Robimy to w taki sposób, że klikamy sobie te trzy kropki, klik, klikamy sobie opcję uczniowie edytują swoje kopie. Tutaj się już zmienił ten napis, czyli już wiem, że będzie można te kopie edytować. Dajmy za to też 13 punktów. Zmieniam termin wykonania pracy na przyszły tydzień. I tutaj, jak już tak się z tym kalendarzem rozpędziliśmy, to zróbmy taką jeszcze modyfikację. Mianowicie pytanie jest takie, co się teraz stanie, kiedy ten uczeń będzie próbował wysłać kartę pracy po piątku, czyli w sobotę na przykład. Czy ona się wyśle, czy się nie wyśle? No to ona się wyśle, takie tutaj macie napisane, z dozwolone wysłanie po terminie. Natomiast możemy zablokować taką możliwość, czyli chcemy, żeby się nie wysłała ta karta, tak? Robimy to w taki sposób. Edytuj. I tu jest takie okienko do zaznaczenia, data zamknięcia. Jeżeli to okienko zaznaczę, to praca się nie wyśle po tym terminie, jaki tutaj został określony.
My się możemy w taki sposób umówić, że na przykład termin jest zasadniczo w piątek, natomiast jeszcze tam przez weekend pozwolę im to wypełniać, czyli tutaj sobie przestawię na niedziela 22. No i w takich ustawieniach ta karta pracy będzie do wypełnienia do piątku zasadniczo, natomiast jeszcze przymknę okno, to jak ktoś wypełni to przez weekend. Mógłbym się kalendarzem jeszcze bardziej pobawić, dlatego że domyślnie jest tak, że Teamsy wysyłają kartę pracy od razu, no, za chwilę wpadają to uczniom do kont. Natomiast można by tak zrobić, żeby ta karta pracy nie wpadła teraz, w momencie, kiedy ja to wypełniam, tylko na przykład w poniedziałek o 8 rano. Tak? I to bym zrobił w taki sposób, że zaznaczam sobie opcję zaplanuj do przypisania w przyszłości i sobie wybieram, że chciałbym, żeby ta karta pracy wpadła im 16 listopada o godzinie, załóżmy, 8.45. 8.30, tutaj sobie biorę 45, a dlatego taką sobie wybrałem godzinę, załóżmy, że mam z nimi lekcję o 8 i na końcu im powiem, na końcu lekcji, a teraz właśnie wam wpada tutaj zadanie, to sobie tam otwórzcie i sobie tam róbcie. Ale ja się z tej opcji teraz wycofam, żebym mógł tą kartę wam tutaj wypełnić, więc odhaczam to. Tak tylko pokazałem, że jest taka opcja. Klikam sobie na gotowe. No i taką kartę pracy mam już opisaną, zrobioną i mogę ją wysyłać. Ale nie muszę tego robić, dlatego że gdybym sobie tutaj przypomniał, że coś tutaj jeszcze nie jestem pewien i tak nie za bardzo wiem, no to mogę sobie, a nie chcę marnować tego, co już wypisałem, tak? No to mogę sobie kliknąć na zapisz i ta karta pracy wpadnie do takiej kategorii wersje robocze w tym oto miejscu i jak mi się coś tam przypomni albo dorobię jakieś tam instrukcje albo tam cokolwiek z tą kartą zrobię, to będę mógł wrócić do edycji i sobie ją wykończyć i wysłać. No to załóżmy, że już sobie właśnie zrobiłem, wchodzę w tą kartę roboczą, tutaj poprawiam jakieś tam, jeszcze tam dopisuję, że tam coś tam, coś tam na przykład i klikam sobie na przypisz. I za chwilę uczniowie to dostaną. Dobrze. Mamy takie trzy karty pracy. Czwartą kartą pracy będzie karta pracy zrobiona w notesie zajęć uczniów. Ona pewnie się spodoba tym, którzy używają notesu zajęć. No i zadanie przez notes zajęć wygląda w taki sposób. Klikam sobie na utwórz. Zadanie. W Marianie Rejewskim. I to będzie się nazywało strona w notesie zajęć. W notesie zajęć. Dobra. No i instrukcje będą takie. Wypełnij stronę w notesie zajęć. Klikam sobie na dodaj zasoby. No i załóżmy, że jest taka sytuacja, że nie zdążyłem sobie tej karty pracy wcześniej przygotować, w sensie, że w notesie zajęć nie wstawiłem tej strony, no to nic strasznego, mogę sobie zrobić to teraz, na tym poziomie i właśnie to jak zrobię w ten sposób, że otworzę sobie za chwilę pytania, jakie będę chciał wkleić do tej strony w notesie zajęć, no i będę chciał, żeby ta strona się w tym momencie tam dodała. Tak? No bo alternatywą jest to, że najpierw otworzę taką stronę w notesie zajęć i tutaj ją mogę podłączyć. Ale jak nie zrobiłem, no to sobie teraz to zrobię. Czyli najpierw sobie otworzę te zadania, te pytania, jakie tam mam. A pytania mam następujące. Takie mam oto pytania. I te pytania wkleję za chwilę do karty pracy. Kopiuj, Ctrl-C. Wracam do mojego zadania. No i tak, do tej pory działałem w taki sposób, że kartę pracy już miałem przygotowaną. Dlatego sobie wybierałem albo z mojego dysku, albo z dysku wirtualnego. Natomiast mogę taką kartę pracy sobie zrobić teraz. Klikam sobie na nowy plik. No i tutaj w naszej sytuacji będę działał na notesie zajęć.
Natomiast równie dobrze mógłbym sobie zrobić zadanie, tworząc plik w tym momencie, jakiś tam w Wordzie, czy tam w innych aplikacjach, tak? Ja sobie wybieram na to zajęć i to się będzie nazywało to zadanie pola figur z dzisiejszą datą. Dobra, teraz Teamsy mnie pytają, gdzie ja mam zamiar wstawić tą kartę pracy? Tak w tą pierwotną. No to tutaj będzie to działo się i będzie tutaj taka kategoria prace domowe. Klikam sobie dalej. I gdzie ma się to wstawić do uczniów? No to do uczniów ma się to wstawić też do zadania domowe. Idę sobie dalej, dołącz. Czyli teraz Teamsy dodały do notesu zajęć stronę. Ja mogę do niej wejść. Będzie na razie pusta, rzecz jasna. I wkleję do niej zawartość tego schowka swojego. Nie będzie to zbyt taka wyszukana ta karta praca. Oni mają to po prostu sobie wejść, wpisać mi odpowiedź i koniec, tak? Dobra. Zamykam. Daję im jakieś punkty. 13. Zmieniam termin wykonania na piątek. No i wszystko, przypisz. Czyli stworzyłem dla uczniów 4 zadania. Jeżeli już jakieś zadanie stworzyłem, to mogę czasami dojść do wniosku, że coś tam bym jednak może zmienił na przykład, tak? No i powiedzmy, że chciałbym zmienić coś w tym zadaniu, opisz swoje miasto. Tak doszedłem do wniosku, że 30 punktów to trochę, chyba za dużo. Liczę na to, że oni jeszcze tego zadania nie przeczytali, bo jest sobota po południu, to jeszcze tam sobie szybko wejdę i coś zmienię. Pokażę wam, że można. Robię to w taki sposób, że wchodzę sobie w to zadanie. I tu mam taką opcję pod 3 kropkami, jak edytuj zadanie. Klikam sobie w to. Następnie mam punkty 30 i stwierdzam, nie, tam zróbmy im 20 na przykład. No i klikam sobie na aktualizuj. No i dobrze, już się zrobiło. Mogę sobie wrócić do swoich wszystkich prac. Dobra, no i teraz w zasadzie już tylko czekam, aż uczniowie mi to będą wypełniali. No i tak jak wam mówiłem, będę pracował na takim jednym uczniu i ten jeden uczeń będzie po kolei te wszystkie zadania rozwiązywał i będziecie obserwowali, co on tam robi w trakcie. A następnie przejdziemy do części, w której ja będę oceniał pracę. Dobra, czyli wracam sobie do mojego Adama Wróbla i tenże Adam Wróbel dostał w swoich powiadomieniach, czyli tutaj w takim dzwonku, powiadomienia, z których część dotyczy zadania, które dostał, część jest informacja o zmodyfikowaniu zadania. Czyli jeżeli uczeń dostał zadanie i ma taką tutaj ikonkę zmodyfikowano, no to wie, że tam coś się zmieniło, tak? Niestety nie ma tutaj informacji, co się zmieniło, tylko jest, no, że się coś tam zmieniło, więc musiałbym sobie wejść tutaj i sprawdzić. Dobra, pierwsze zadanie, które mamy, to jest właśnie opisz swoje miasto. I to zadanie polega na tym, że mamy napisać w zeszycie swoje opisy swoje miasto i wysłać skan tego zeszytu. Mogę sięgać do tych zadań na 2 sposoby. Albo mogę sobie wejść na ten przycisk, znaczy na to menu aktywność i sprawdzić, co tam jest, co on tam ode mnie chce, ten nauczyciel, czy tam to inny, lub mogę sobie wejść na pracę. To jest wygodniejsze, taka opcja, dlatego że w tej części jest to czytelnie, się to pokazuje uczniom, zwłaszcza, że jest taki podział na zadania, które są przypisane, czyli na górze, i te, które są ukończone. No i później w tych kart się robi pracy dużo, no to możemy sobie szybko odpowiedzieć na pytanie, co tam jeszcze mamy do zrobienia. No dobra, to sobie wchodzimy w to pierwsze zadanie, czyli opisz swoje miasto. No i czytamy, że tak. Mamy napisać w zeszycie opisać swoje miasto, zrobić zdjęcie, wysłać skan. Punktów zazwyczaj jest 20 i tu jest termin wykonania. No i tutaj nic więcej uczeń nie zrobi, ponad to, że może sobie kliknąć na przycisk do tej pracy
czyli dołączyć jakiś załącznik, który ma do dołączenia, czyli w naszym przypadku skan tego zeszytu, czy też zdjęcie, no i wysłać nauczycielowi. No i najprostszą, najłatwiejszą wersją wysyłania, znaczy robienia takich zdjęć, to jest zainstalowanie sobie na telefonie takiej aplikacji mobilnej OneDrive, która służy do obsługi dysku wirtualnego, dlatego że możemy w tej aplikacji bezpośrednio zdjęcia wrzucać do dysku wirtualnego i nie mamy takiego problemu jak przenoszenie plików tam gdzieś z telefonu na komputer i tak dalej, i tak dalej. Ta aplikacja jest o tyle przyjemna, że jeżeli sobie rodzic ją zainstaluje na swoim telefonie, to może się łatwo przełączać między poszczególnymi dziećmi, czyli ktoś ma na przykład 3 córki, to może sobie hyc i na 3 kontach pracować, więc jest fajnie. I tu załóżmy, właśnie zasymulujemy taką sytuację, że ja sobie już zrobiłem zdjęcia tych dwóch stron w zeszycie, wrzuciłem sobie ten dysk wirtualny i z tego właśnie dysku wirtualnego będę chciał te zdjęcia sobie pobrać. No i jak to robię? Teraz patrzymy sobie na ucznia, tak? No i pokażę wam, jak ten jego dysk wirtualny wygląda. Dysk wirtualny to jest, bierze się go stąd, że się klika na ekran startowy Office'a. Tutaj mamy taką ikonkę OneDrive, czyli właśnie dysk wirtualny. Ma go każdy uczeń, każdy nauczyciel. O OneDrive'ie nie będę tutaj za dużo więcej opowiadał, bo to jest temat w ogóle rzeka na osobne spotkanie. Natomiast tutaj sobie widzimy, że uczeń stworzył taki folder rok szkolny 2020-2021. Taki porządny uczeń jakiś. Tutaj mamy prace domowe, katalog i w nim Józefów, czyli to jego miasto. I mamy dwie strony w zeszycie. To są dwa pliki jakieś. Nie zmieścił mu się na jednej stronie. No i czyli zadanie ucznia będzie wysłanie tych dwóch plików w tym zadaniu. Tutaj trzeba jeszcze ewentualnie tych uczniów uczulić na to, że w momencie, kiedy ja jeszcze nie wysyłam żadnej pracy, żadnego załącznika, to mam już aktywny przycisk prześlij, no i zdarza się, że uczniowie wysyłają te karty pracy puste, tak? Więc jakiś, nie wiem, czy to jest jakiś błąd w Teamsach czy coś, ale ten przycisk jest tutaj cały czas aktywny. Dobra, przechodzimy sobie do dodawania załączników. Klikam na dodaj pracę. No i teraz Teamsy mnie, tak samo jak wcześniej, jak byłem nauczycielem, pytały mnie, skąd wziąć pliki źródłowe, tak tutaj mnie Teamsy pytają, gdzie są te moje załączniki, tak? No to ja już sobie wgrałem na dysk wirtualny, więc domyślnie tutaj się ustawiam na OneDrive, czyli dysk wirtualny. Przechodzę sobie do mojego katalogu, czyli rok szkolny, prace domowe, Józefów. No i wybieram sobie pierwszą stronę tej pracy, klikam na dołącz. Idzie. No i drugą stronę wysyłam, znaczy dodaję. Dodaj, rok szkolny, dodaj pracę, Józefów, klik, dołącz. No i wszystko, nie mam tutaj nic więcej do zrobienia. Po prostu kliknę prześlij i będzie wysłane. Gdybym chciał jakieś dodatkowe informacje temu nauczycielowi wysłać, no to musiałbym stworzyć jakiś plik w edytorze tekstu, tutaj dodać jego załącznik, no i w taki sposób on tam sobie dostał to. Natomiast inaczej nie mogę, tu nie mam żadnego formularza do wypełnienia. No to klikam sobie prześlij. No i taka animacja w nagrodę. A ja sobie mogę wrócić do moich zadań i patrzę, co tam jeszcze zostało. Ta praca, którą wysłałem teraz, no to widzicie, że już jest w kategorii ukończona, tak? Czyli już za mną. Dobra, drugim przykładem karty pracy była karta pracy do wydruku. Klikam sobie na to zadanie. I tu jest napisane. Wydrukuj sobie kartę pracy z załącznika, wypełnij, zrób zdjęcie i odeślij mi. Ta karta pracy wygląda w taki, ona jest w PDF-ie, jak widać, więc jest nieedytowalna. No i to, co ja mogę zrobić, to po prostu ją sobie ściągnąć i wydrukować. Ściągam, najwygodniej mi ściągać w taki sposób, że klikam sobie te trzy kropki, wybieram opcję pobierz. Pokażę wam, jak to wygląda. No tak właśnie, to jest taki przykład, taki prawdziwy karty pracy z jakiegoś tam podręcznika. No i będę miał tutaj ją po prostu wypełnić, tak? Jak już ją wypełnię, dobra, zamknę. Jak już ją wypełnię, no to robię to samo, co przed chwilą, czyli klikam sobie na dodaj pracę. No i teraz ja nie mam nigdzie takiej karty pracy wypełnionej,
Więc wyślę wam jakiś taki losowy plik z mojego pulpitu. Dobra, czyli przekaz tego urządzenia. Niech to będzie to. Klikam sobie na gotowe. Dobra, to jest oczywiście jakiś tam plik bez sensu, tak? Ale nieistotne. Klikam sobie na prześlij. No i uczeń wróci. Nauczyciel już dostał moją drugą pracę. Kolejną wersją pracy domowej, która tutaj jest, to jest karta pracy do edycji. Czyli odchodzimy od drukowania, tak? I jeżeli byście te karty pracy takie do edycji robili, to zapewne część rodziców byłaby wam wdzięczna. Ta część, która musiała obsługiwać uczniów w tym drukowaniu, wysyłaniu itd., itd. Ale nie twierdzę, że to jest jakaś lepsza metoda, tak jak kiedyś tam twierdziłem. Dobra, robimy sobie. Czyli klikam na tą kartę pracy. No i mam plik do wypełnienia. Tu jest napisane wejdź w plik i go edytuj. Czyli nie muszę tego już drukować, ani nic z tym robić. No to sobie wchodzę. Klik. I tutaj jest dokładnie to samo, co przed chwilą widzieliście, tylko że ja już to tak właśnie przerobiłem w taki sposób, że uczeń może to wypełnić. Czyli tutaj wpisuję jakieś tam liczby. Oczywiście nie mam pojęcia, jakie to powinny być te wyliczenia, więc wpiszę coś tam bezsensownego. Kliku, kliku. Tutaj wpisuję jakieś tam wyliczenia, już nie będę tego robił. Tutaj coś tam wypełniam. Tutaj coś tam, ile. No to moja odpowiedź jest, że tam, że tyle. Tu moja odpowiedź jest, że tyle. No i koniec. Wypełniłem kartę pracy. No i teraz tak, nie mam nigdzie opcji zapisz, dlatego że jeżeli robię to w Wordzie, który jest tutaj częścią tego Office 365 w formie zadania, to te pliki się przechowują na serwerze Microsoftu i one się same zapisują. Każda zmiana, jaką wprowadzam, każda kropka, każda spacja, każdy cokolwiek jest automatycznie zapisywana. No to klikam sobie po prostu zamknij. Mogę tutaj dołączyć jakiś dodatkowy plik, jak mi tam, nie wiem, czuję potrzebę. Jak nie czuję potrzeby, to sobie klikam na prześlij. No i mam już trzecią kartę wypełnioną. Znowu mam animację w nagrodę. No i została mi już ostatnia karta pracy. Karta pracy, którą mam zrobić w notesie zajęć. Klikam sobie. Klikam sobie na ten plik. Tą stronę w notesie. No i widzę, co tutaj mam, tak? Tak jak mówiłem, niezbyt to wyszukane. No dobra. Tutaj coś tam wypełniam. Dość szybko mi idzie, nie uważacie? Wyliczenie. Zapisało mi się. Klikam na zamknij. I prześlij. Animacja na wodę. Możemy sobie sprawdzić, jak ta strona w notesie zajęć wygląda. Idę sobie do moich zespołów. Do Mariana Rejewskiego. Wchodzę sobie do notesu zajęć. Wchodzę sobie do Adama Wróbla. Do zadań domowych. I to jest to pole figur. Mi się pewnie jeszcze tu nie zsynchronizowało, ale dobrze, na pewno będzie wszystko ok. Dobrze, czyli upewniam się, że wszystko mam zrobione. Dobra, mam karty pracy wysłane i teraz przechodzimy do punktu widzenia nauczyciela, który ma te zadania ocenić. Czyli wracam sobie do nauczyciela, jestem znowu MG. No i oceniam zadania w taki sposób, że najeżdżam sobie na tę pracę, no i wybieram sobie zadanie pierwsze, opisz swoje miasto. Muszę sobie odświeżyć, bo na razie mam, że zero wysłanych.
Już mam, że już jeden uczeń wysłał, wyśmienicie. Znaczy rzecz jasna, najlogiczniej by było poczekać, aż ten termin minie, no bo tak nie będę wchodził tutaj co chwilę patrzył, czy ktoś mi nowy wysłał jakąś kartę pracy. No ale oczywiście tutaj, no ale ja wchodzę, tak, rzecz jasna. Dobra, wchodzę sobie do opisz swoje miasto. No i tak, pokazują mi się uczniowie z mojej klasy, pokazuje mi się, kto tę pracę wysłał. I ja tutaj w takim stanie rzeczy, gdybym sobie wszedł na pracę tego Adama Wróbla, no to wiedziałbym, że to jest jego praca, tak? Mogę się pobawić w takie coś, że mogę tę pracę tak jak gdyby zanonimizować, czyli nie będę wiedział w czasie oceniania pracy, czyja to jest praca. No to zrobię tak właśnie. Kliknę sobie na trzy kropki i wybiorę sobie taką opcję ukryj imiona i nazwiska uczniów. Dobra, mi to posortował tych uczniów jakoś tam losowo. Bo oczywiście wiemy, że to jest Adam Wróbel, gdyż nikt inny mi karty pracy nie wysłał. Ja teraz, no ale ja bym w normalnej sytuacji nie wiedział. No to wchodzę sobie w tą pracę, która została przesłana. Tutaj nie mam informacji, że to jest Adam Wróbel. Czyli jakąś tam mam... no właśnie. No i sobie czytam. To jest pierwszy plik. I czytam, że moja rodzina, miejscowość to Józefów, to małe miasto i tak dalej, i tak dalej. Czytam sobie drugą stronę. Czytam. Wszystko mi się tutaj podoba. No i mogę do tej pracy jakiś komentarz dodać. Taki jakiś motywacyjny, że brawo, brawo, wyśmienicie, super, super, o to szło. Daję tych punktów 20. I klikam na zwróć. Dobra. Zamykam. No i w tej karcie pracy, znaczy w tym zadaniu już więcej odpowiedzi nie mam, rzecz jasna, więc mogę sobie przejść do kolejnego zadania. Teraz przejdę do karty pracy do wydruku. Czyli uczeń miał tutaj wysłać skan swojej karty pracy, tak? Tak samo mogę sobie zrobić z tą wersją taką, że anonimizuję pracę. Robię to, przypominam, w ten sposób, że klikam trzy kropki. Klikam sobie na ukryj imiona i nazwiska uczniów. I patrzę, kto mi coś wysłał. Patrzę, ten mi wysłał. Dobra, no to klikam na tą pracę. I tu jak tutaj się umówiliśmy wcześniej, że coś tam bez sensu wysyłam, tak? Tutaj by było oryginalnie zdjęcia tej karty pracy wysłane. Nie zrobiłem sobie tego wcześniej. Nie udało mi się mojej córki namówić na wypełnienie tej karty. No ale tutaj piszą, no tak, 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 wyśmienicie doskonale. 13 punktów na 13. Zwróć. Dobra. No i idę sobie dalej z tym ocenianiem. Zamykam to. Przechodzę do kolejnej karty pracy. Kolejna karta pracy była karta pracy do edycji, taka, którą w Wordzie wypełniam. Klikam. Robię sobie anonimowych uczniów. No i patrzę, tutaj mam jakąś, no to klik. Teraz mi się otworzy załącznik w Wordzie, w którym będę miał te wyliczenia uczniów wpisane. Tylko niech mi się otworzy. Dobra, widzę tego, że tak powiem, wyliczenia. No to tak, 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 doskonale wyśmienicie, super mu poszło. No i tak, tutaj taka mała uwaga, że najbezpieczniej, znaczy uczeń mi wysłał kartę pracy w takim edytowalnym pliku, tak? Czyli teoretycznie ja tutaj mógłbym zastosować takie wszystkie ofisowe narzędzia, które mi służą albo do wpisywania jakichś komentarzy do tego pliku, albo do wpisania w takim trybie rejestracji zmian, albo bym po prostu mógł wprowadzić edycję w tym pliku, jakoś tam, nie wiem, na czerwono i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak sobie tak testowałem takie różne ofisowe narzędzia do edycji takich kart prac edytowalnych, to wyszło mi, że najpewniejszą metodą w dania jakiegoś komentarza uczniowi jest tak naprawdę wpisanie tego tutaj w tym polu opinie, czyli tutaj to sobie wpisuję, że tutaj w takim to coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, czyli to, co miałbym ochotę nanieść na tą jego pracę,
to bezpiecznie jest dla mnie, no i dla ucznia, żebym to wpisał tutaj. Dlatego, że jak tak sobie testowałem, sporo naprawdę różnych wariantów kart pracy i sporo różnych wariantów edycji przez nauczyciela, to wyszło mi, że nie do końca to się tak zachowuje stabilnie, jeżeli chodzi o edycję wewnątrz pliku, edycję przez nauczyciela. Dlatego też nie proponuję wam tego, żebyście to robili, tylko proponuję, żebyście to jednak wpisywali w opiniach. Dobra. I on dostaje 13 punktów. Zwróć. Dobra, no i została mi jeszcze jedna karta pracy, czyli ta w notesie zajęć. Czyli wchodzę sobie do kart pracy. Karta pracy w notesie. Klik. Robię sobie anonimowo. I patrzę tutaj, mi jakiś wysłał. Dobra. Czytam tutaj tego wyliczenia, tak, tak, tak. Teraz sięgam do notesu zajęć ucznia, tak? Tak, 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 tak. Wyśmienicie. Daję tutaj komentarz. Punkty. Zwróć. No i oceniłem już wszystkie karty pracy, jakie miałem do oceny. Jak już to zrobiłem, to mogę sobie teraz wejść na widok ocen i teraz dowiem się dopiero, kto jaką dostał ocenę ode mnie. Czyli do tej pory pracowałem anonimowo, a teraz sobie zrobię przegląd. Tak? Czyli tak ciekawy jestem, czy ten mój taki faworyt to rzeczywiście dostał maksa. Czy też odwrotnie właśnie będzie. Żeby dostać taki widok ocen, no to najwygodniej mi jest wejść sobie do mojego zespołu Marian Rejewski i kliknąć w górnej części na opcję, na przycisk, na menu oceny. Tu mi się pojawia taka tabelka, gdzie mam swoich wszystkich uczniów i wszystkie karty pracy. Mogę sobie przewinąć tych uczniów i sprawdzić, a ten Adam Wróbel tutaj na maksa poszedł, a jakiś tam inny, mój faworyt, załóżmy znacznie gorzej, tak? Dobrze, mogę sobie taką kartę, czy taki spis wydrukować, ściągnąć do Excela, nie będzie to jakiś tam super fajny raport, ale jakiś tam będzie. No i to jest moje zadanie jako nauczyciela. Teraz sobie wrócę znowu do ucznia i pokażę wam, w jaki sposób uczeń dostanie wiadomości o tych zwróconych kartach pracy. Wracam do Adama, wchodzę sobie tak, przede wszystkim dostaję te wiadomości na tutaj w tych powiadomieniach, tak? Każda moja ocena karty pracy jest tutaj rejestrowana. No i jak wpada takie powiadomienie, na przykład to ono to się zajęć, no to widzę, że dostałem punktów 13 na 13, czyli nieźle. Tu jest opinia nauczyciela. No i wyśmienicie, jestem zadowolony. Mogę sobie wejść tak generalnie na oceny z punktu widzenia ucznia i będę widział swoje tutaj wszystkie karty pracy z punktacją, jaką dostałem. I mogę sobie też w każdej chwili wejść na moduł pracę, żeby zobaczyć, czy czasem tam coś na mnie jeszcze nie czeka. Jeżeli uczeń dostaje dużo kart, dużo zadań domowych do wypełnienia, no to super wygodna dla niego funkcja jest taka, że sobie klika w tę pracę i sobie patrzy, przypisane, zero, ukończone, wszystkie. No i gdyby taka była reguła w szkole obowiązująca, że wszystkie karty pracy, wszystkie zadania domowe wysyłane są właśnie w tym module pracy, no to znakomicie by to ułatwiło życie po pierwsze nauczycielom, no bo to jest, uważam, że dużo wygodniejsze niż takie tradycyjne podejście, jakie się chyba zdarza w większości szkół, czyli wysyłanie tych rzeczy do wypełnienia i prośba o odesłanie mailem, ale też jest to super wygodne dla rodziców, tak? Jeżeli ja się swojej córki pytam, na przykład pytałem na wiosnę, no to ile tam ci zostało jeszcze tych zadań do zrobienia, no to ona dostała w którymś momencie tak dużo tego i w różnych sposób, że ona w końcu rozłożyła ręce i stwierdziła, nie wiem, tato, już się w tym pogubiłam i no nie wiem, tak? A gdybym zapytał ją w taki teamsowy sposób, to bym powiedział, kliknij tutaj w tą ikonkę, ona by kliknęła i patrzymy, wszystko wysłane, czyli dobra relacja. Dobra, słuchajcie. A, jeszcze taka rzecz dla zaawansowanych, tak? Jeżeli jestem nauczycielem, to czasami zdarza się tak, że czekam na jakąś pracę od ucznia, no i tak czekam, tak? Niewygodnie wtedy by mi się czekało w taki sposób, że wrócę sobie do nauczyciela
Niewygodnie bym się czekało w taki sposób, że sobie na przykład tą tabelkę co jakiś tam czas odświeżam i patrzę, czy tu jest jakiś napis przesłano, czy też nie. Dużo wygodniej by mi się pracowało w taki sposób, że chciałbym zostać powiadomiony mailem o tym, że uczeń wysłał do mnie jakąś pracę. No i domyślnie w tym module nie ma takiej tutaj możliwości, jakiejś takiej opcji, że powiadom mnie mailem. Natomiast można sobie takie coś dorobić, dlatego że mamy taki moduł, w Office, to się nazywa Power Automate i w tym oto module można sobie tak skonfigurować sprytnie zadanie, żeby informacje o wysłanych kartach, no tych kartach pracy, zadaniach, pracach, będzie lądowała w waszym mailu. Tutaj sobie na chwilę zajrzymy do mojego maila. Mam stworzonego w mailu taki folder prace domowe. W nim sobie stworzyłem podfolder prace domowe Marian Rejewski. I tutaj widzicie maile, które wpadały do mnie przy każdym wysłaniu przez ucznia karty pracy. Mam taką tutaj, na przykład ostatni mail, jaki wpadł, tak? Albo nawet przedostatni, będzie jeszcze lepszy. Jeszcze nieistotne. Mam tak, mam tytuł maila, praca domowa i nazwa zespołu, Marian Rejewski. Mam tytuł zadania, jaki jest. I mam informację, że taka praca została do mnie wysłana. Mogę sobie na nią kliknąć i przejdę do tego pliku bezpośrednio. Jeżeli to są takie normalne pliki, takie, które uczeń dołącza do swojej karty pracy, to dostaję też informację o tym, jak on się nazywa, ten uczeń. Ale coś w tym się nie pojawia. Nieważne. Dobrze, czyli ważne, że jest taka aplikacja, która to umożliwia. Pokażę wam, jak się do niej dostać. Klikamy sobie na wszystkie na spis treści Office'a. Klikam na wszystkie aplikacje i z nich sobie wybieram takie coś, co się nazywa Power Automate. Takie oto coś. I tutaj nie będę się zbytnio zagłębiał w to, jak to działało. Tylko taka dla was podpowiedź jest, że to jest super wygodna opcja do tego, żeby sobie wiele spraw zautomatyzować lub też dodać niektóre funkcjonalności do Office'a, które widzieliście, sobie dodałem. I zaletą tego narzędzia jest to, że ma wiele zaszytych już takich szablonów działania. I ja sobie po prostu wziąłem taki szablon, który mówi o tym, że jak ktoś zapisze pliki na dysku takim wewnętrznym Office'a, to ja chcę być o tym powiadomiony. Jak sobie kliknę na takie coś jak moje przepływy, to mi się pojawi właśnie to coś, o czym mówię, czyli praca domowa Marian Rejewski, tak sobie nazywałem to zadanie. Jak sobie wejdę w jego edycję, i jeszcze raz wejdę w jego edycję, to mi się pojawia taki schemat działania, taki przepływ pomiędzy różnymi aplikacjami. I ten przepływ mówi mi tak, że jeżeli coś wpadnie do prac ucznia w moim zespole Marian Rejewski, to mam dostać maila o takie oto treści, które sobie tam można odpowiednio poprawić. No i właśnie to jest dobre wtedy, kiedy na coś czekacie, ale nie chce wam się odświeżać tego pola, znaczy tej aplikacji zadania. Dobra, czyli tak, podsumowując to, co wam dzisiaj pokazałem. Zachęciłem was do używania modułu zadania. Pokazałem wam cztery zadania, cztery takie scenariusze wysyłania uczniom zadań, od najprostszych dla was do zrobienia, czyli wyślij mi zdjęcie ze swojego zeszytu, poprzez takie typowe, czyli wysyłanie kart pracy do drukowania, poprzez mniej typowe, do których was zachęcałem, czyli wypełnianie kart pracy do edycji i poprzez zadanie w notesie zajęć. Pokazałem wam też, jak zrobić sobie taką dodatkową funkcjonalność, czyli powiadomienie mailem i powiedziałem wam, że najwygodniej się zrobi zdjęcia prac i wysyła, jeżeli się zainstaluje na telefonie taką aplikację OneDrive. I to miałem wam tyle dzisiaj do powiedzenia. Teraz sobie zajrzę do tego naszego czatu i sprawdzę, co tam się dzieje. Mamy jeszcze tak pewnie z 15 minut. Dobra, wchodzę sobie do tego czatu i powiedziałem wam, że najwygodniej się wyrobi i patrzę, co się dzieje. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te zaświadczenia, tak, no to wejdźcie sobie na stronę michalin.pl
Tam sobie znajdziecie sobie to dzisiejsze spotkanie i tam znajdziecie taki link do poszkoleniowej ankiety i w tej poszkoleniowej ankiecie znajdziecie link do tego, żeby wstawić tam swoje imię i nazwisko. I wszystkim, którzy się tam wpiszą, to ja wyślę zaświadczenia. Trochę mi się tam z tym zejdzie, ale w ciągu paru dni się tam ogarnę. Jeszcze zanim na tego czata zerknę, to niektórym z was mogłoby się tak rzucić pytanie, jak sobie patrzyliście na treść tych zadań, które tutaj robiłem, że dlaczego, żeby nie zrobić takich zadań w formie testu? Czy to nie będzie łatwiejsze, tak? No to odpowiedź jest taka, że w części przypadków zapewne będzie. No i temu bym chciał poświęcić nasze przyszło sobotniowe spotkanie, czyli możemy się już mówić od razu, że w sobotę o 18 będzie takie kolejne spotkanie dotyczące robienia testów. I na tym spotkaniu sobie przerobimy część tych pracy, które robiliśmy dzisiaj w formie testów. Dobra, to patrzę, co to piszecie teraz na czacie. Czyli jak zadacie mi jakieś pytanie, to postaram się wam odpowiedzieć. Na razie widać, że dziękuję, że dziękuję. No to proszę, proszę. Pani Katarzyna, jeżeli zrobię zadanie domowe w jeden z opisanych sposobów, to rozumiem, że uczeń otrzyma powiadomienie. No tak, oczywiście powiadomienie, czy dostanę zadanie. No tak, dostanie. Pokazywałem wam to w ten sposób, że jak uczeń się do Teamsów przechodzi, to ma w takiej ikonce z dzwonkiem takie powiadomienie, tak? I tam ma informację o tym. Poza tym stworzyłem taki osobny kanał, który się nazywa Zadania Domowe i w tym kanale też te informacje są umieszczone. Jako, że jestem fanem kanałów. Pani Monika pyta tak. Kiedy wysyłam uczniom w aplikacji pracę do edycji, to uczniowie zgłaszają, że widzą, jak inni edytują. No to nie ma takiej opcji. Jak ktoś dostaje pracę, to po prostu dostaje pracę swoją wersję pliku i nikt temu nie może w tym grzebać. Patrzę dalej na pytania. Szukam takich, one widzę coś. Pani Renata, czy jest gdzieś mini szkolenie dla uczniów? Ha, dobre pytanie. Pewnie gdzieś jest, ale nie wiem. Nie, u mnie nie ma. Patrzę dalej. Ja pani Jolanta też pani życzę tego samego, co pani mi. Tak mi się dowcip przypomniał, ale to już na marginesie. Uczniowie często otrzymują zadania domowe z opóźnieniem, jak rozumiem, a bywa, że zadanie nie dociera do ucznia. Opóźnienie to jest takie typowa sprawa wtedy, kiedy wysyłamy jakieś załączniki w zadaniu, a z reguły wysyłamy. I tutaj się często ci z was nacinają, którzy wysyłają przed testy z jakimś tam krótkim czasem do wykonania, bo jeżeli dacie na rozwiązanie testu powiedzmy 15 minut, a zadanie wpadnie z opóźnieniem, to wtedy jest lekka taka skucha, tak? Dlatego też ja proponuję nie robić zadań, testów, proponuję nie wysyłać testów w formie zadań, tylko robić je na osobnym kanale testy i sprawdziane. Pani Wiesława pyta, jak można poprawiać zadanie domowe, które uczeń wyśle w formie zdjęcia? Tak naprawdę, znaczy jak to zrobić? Dać to się da, ale nie w taki łatwy sposób, jakbyśmy chcieli. Czyli można tylko i wyłącznie takie zadanie sobie ściągnąć na komputer, w jakimś tam programie graficznym poprawić, chociażby i w Paincie, i mu odesłać, ale odesłać już nie w formie zadania, dlatego że tam nie ma takiej opcji, tylko na przykład na czacie, albo tam jakoś inaczej. Nie ma w tym modelu zadania takiej opcji poprawiania tego, co oni tam nam wysyłają w formie graficznej i odsyłania. Pan Rafał mówi, że fajny pomysł z anonimowością. Ja też tak uważam. Lecz sporo działów ma do stosowania. Można zaznaczyć taką opcję dla uczniów. Lecz sporo działów ma do stosowania. Panie Rafale, nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Jak pan napisze, to pan odpowie może. Pani Jolanta pyta, co się dzieje z zadaniem, którego uczeń nie zdąży przysłać w terminie. Czy może coś z tym zrobić?
Rozumiem, że chodzi o taki termin, w którym my już tam zablokujemy mu wysyłanie, tak? Tak jak tam pokazałem, że wysyłamy do piątku zasadniczo, ale pozwalamy do niedzieli. No to jeżeli on w tą niedzielę nie wyśle, no to koniec, kropka, nie wyśle i koniec. Możemy mu ewentualnie takie zadanie później, jeżeli chcemy, osobno przypisać, czy tylko temu jednemu uczniowi. Nie wiem, patrzę dalej. Można jakoś bez zwrotu zadania dać informację, że uczeń ma dosłać plik. Można, tam jest taka opcja takiego wysłania, znaczy zwrócenia zadania bez dodawania punktów oceny i wtedy uczeń ma szansę jeszcze tam plik dosłać. Uczniowie poprawiają pracę po uwagach nauczyciela. To jest właśnie najsłabszy punkt programu tego modułu. Pani Iwono, z tabletem graficznym to jestem słabo obeznany, więc pani nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Jak z kanału ogólnego przenieść pracę do kanału pracy domowej? Nie da się tego zrobić. Właśnie jedyna opcja, jakiej nie da się zrobić w edycji pracy, to przenieść tej pracy do innego kanału. Czy szkolenie będzie można obejrzeć jeszcze raz? Tak, będzie na mojej stronie będzie film z tego szkolenia. Pani Marzyna pyta, co zrobić, jak uczeń nie może otworzyć zadania, nie ma... już mi to przeleciało, nie wiem, gdzie to jest. Co z zaświadczeniem? Będzie zaświadczenie, trzeba się wpisać na poszkoleniową ankietę na mojej stronie michalin.pl. Gdzie szukać? Wiesz, ja nie jestem obeznany tak za bardzo w takich czatach facebookowych, więc jak mi to przeleci, to nie wiem, czy mogę na to dalej gdzieś kliknąć, więc wybaczcie, że nie zdążę. Czy uczeń może dodać bezpośrednio z galerii z telefonu? No, może, tylko musi sobie to najpierw gdzieś wgrać, tak? Jeżeli sobie wgra na ten dysk wirtualny, co jest najłatwiejsze, no to czemuż by nie? Pani Marta nie widzi, gdzie jest ta opcja do zaświadczeń. Pani Marto i wszyscy inni. Wchodzimy sobie na stronę michalin.pl. Teraz wam to wkleję tutaj na czacie. Albo pokażę wam to, jak to działa. O, to będzie najlepiej. Wchodzimy sobie na moją stronę. Teraz wam ją pokazuję. michalin.pl. No, jak się wczyta w końcu, wczesno. No wczytuj się. O, nawet już jest ten link bezpośrednio podany. Wam go wkleję. No, jesteśmy na stronie michalin.pl. I tu mamy na stronie głównie takie coś jak punkt trzeci, jak zadawać zadania. Klikamy sobie w to. Otwiera nam się to dzisiejsze spotkanie. I na takiej żółtej ramce będzie napisane, będzie podany link. O matko, co się dzieje dzisiaj z moim internetem. Tak patrzę sobie też na tą ikonkę, znaczy na ten podgląd tego tutaj. Dobra, chwila. Czyli tutaj sobie wchodzę na tę stronę i jest taki żółta tabelka, tak? I tutaj macie napisane, jak tutaj, że tutaj jest taki link, tutaj się wchodzi, się zostawia swoje dane. Dobra, idę po tym czacie. Mam jeszcze chwilę. A może testy dzisiaj na szybko przerobimy? Panie Kingo, niech pan sobie nie żartuje. Czy będzie szkolenie z OneNote? Możemy zrobić. Ja to tak się zastanawiam. Patrzę sobie na podgląd teraz na czacie, będąc na niego patrząc. Patrzę sobie na podgląd tego okienka i mam nadzieję, że wymieni się to w jakiejś normalnej jakości, bo to, co mi się tutaj wyświetla, to jest jakiś dramat.
Patrzę, szukam pytań. Opis naszego Józefa przepiękny. Zgadzam się. Dobra. Szukam pytań. Pani Sylwio, za tydzień się umawiamy na szkolenie w formie, na szkolenie dotyczące testów w formie formsów, takiego oryginalnego Microsoftowego narzędzia. Na stronie jest czytelnie, pani mogę, że to pani twierdzi, no to cieszę się, bo na nie chcę, byście oglądali przez godzinę jakieś kurcze krzaki. Jak zadać uczniom odpowiedź w formie nagrania własnego głosu? Pani Justyno, super pytanie. Jak się wejdzie na moją stronę, uwaga, pokazuję, jak to zrobić. Jak się wejdzie na moją stronę, słuchajcie, tutaj chciałem ten. Właśnie dobrze, że mnie pani tutaj naprowadziła na sprawę, o której zapomniałem. Czyli chciałbym tutaj od was, taka mała prośba do was, tak, żebyście zasubskrybowali mój kanał na YouTubie, jako że chciałbym mieć taką możliwość niebawem robienia relacji na żywo z telefonu, a tam potrzebuję 1000 subskrybentów, więc już wam mówię, jak to się robi. I przy okazji wam odpowiadam na pytanie, zwłaszcza pani Justynie, o te nagrania. Wchodzimy sobie na moją stronę, na zakładkę zdalne lekcje. Wchodzimy sobie w tym pliku. O matko, co tu się dzieje? Wchodzimy sobie w dół, tylko na razie nie możemy. Może sobie za dużo rzeczy już nie otwierałem, albo coś mam z internetem. Bo to jak zaraz tam wejdę, to tam wrócimy do kontentu. O, dobra, jesteśmy. Wchodzimy teraz w dół. Aż będzie taka grafika z ikonką YouTube'a. Mamy. Klikam w to. I tu się dostajecie do mojego kanału właśnie na YouTubie. Tutaj mam prośbę o zasubskrybowanie, po pierwsze, tak? A po drugie, już na to pytanie z głosem odpowiadam, wyświetlamy sobie tutaj całą playlistę i na tej playliście jest między innymi taki film, który się nazywa Jak skonfigurować wirtualną... Jak wysłać wiadomość na pocztę głosową Microsoft Teams, czyli jest super opcja, taka do wysyłania przez uczniów nagrań przez Teamsy. Ona się świetnie sprawdza, jak ktoś musi coś przeczytać, nie wiem, czy to po angielsku, czy tam po polsku, czy po każdemu innemu, albo coś zagrać na jakimś instrumencie, no to w ogóle fajna opcja, rzadko używana, taka jak gdyby automatyczna sekretarka, tak? Więc tam was do tego czegoś zachęcam, a zwłaszcza do zasubskrybowania tego mojego kanału. Dobra, patrzę sobie, co tam jeszcze macie, niedługo muszę spadać. Więc jeszcze chwilę mamy. Czy mogę przenieść pracę przesłaną do mnie przez dziecko na czacie? Pani Iwona mnie tutaj pyta. Przenieść pracę. Jeżeli pani chodzi o przeniesienie pracy do tego modułu pracę, tego co dziecko pani wysłało, to nie, no to nie może pani tego zrobić, rzecz jasna. Uczniowie twierdzą, że w Pani Renata mi tutaj pisze, że uczniowie twierdzą, że w edytowalnym dla nich zadaniu Word nie działają na przykład przybory przyczyna. Nie wiem, które im tam przybory nie działają, ale może być tak, że... Znaczy nie wiem też dokładnie, jak oni to otwierają, bo jeżeli sobie otwierają na przykład w tej wersji takiej internetowej, no to ona jest lekko okrojona w stosunku do tej wersji takiej klasycznej, no to może sobie porównują i coś tam, czegoś tam nie widzą, nie wiem dokładnie. Dobra, idę sobie dalej. Pani Małgorzata twierdzi, że już zasubskrybowała. No to pani Małgorzato, gratulacje. Wieście z pani Małgorzaty wzór. Się zrobi. Wszyscy chcą zaświadczenia. Ale z astronomii. No właśnie coś mi się tu dzieje, nie wiem. Albo wszyscy, nie no tak, aż tak nie jest źle, że ona jest, że ona padnie, jak tam wejdzie 1500 osób. No to sobie tam na spokojnie, nie wiem. Jutro albo pojutrze wejdźcie.
To sobie tam na pewno się dostaniecie, nie wiem, coś mi się tu dzieje się niedobrego. Chyba, że jest was 28 tysięcy, nawet nie wiem, ile was tam jest teraz. Chcę później sprawdzę, dobra, patrzę dalej, patrzę dalej. Umówmy się, że jeszcze mam 5 minut i muszę już iść. Przewiduje pan szkolenie, jak pracować z uczniami SPE? Pani Marzyna, nie mam pojęcia, co to jest SPE. W ogóle nie jestem nauczycielem, więc coś tak wiecie. Mało na takich waszych slangowych określeniach znam. Czy gdy poprawię karty pracy, zwrócę ją uczniowi, pani Katarzyna pyta, to czy ona dalej wypełniona przez tego ucznia zostanie na moim koncie? No tak, pani dostaje, pani ma to, co tam uczeń wypełnił. Rewelacja to opcja z nagraniem. No super, to jest w ogóle opcja. Pytanie pani Anny. Czy jak zadawał pan pracę w OneNote z terminem, na przykład od poniedziałku, to czy uczeń, jak wejdzie sobie na notę zajęć, to czy nie będzie tego liczył przed terminem? Dobre pytanie. Nie testowałem tego. Trzeba by sprawdzić. Pani Anna pyta, czy prace zwrócone uczniom... Gdzie ten pan komentarz? O matku. Pani Anna, nie, sorry, ale mi tutaj gdzieś to wyleciało, nie pamiętam. Znaczy nie wiem, co pani mnie pytała. Gdzie szukać linku do zaświadczenia? Na stronie michalin.pl wchodzimy sobie. Na tej stronie wchodzimy sobie do... na stronie głównej jest link do dzisiejszego spotkania i tam taki szara, taka żółta jest ramka i tam się klika na ten link. Co z logowaniem na Teamsy bez podwójnej weryfikacji? Panie Wojtku, niech pan do mnie napisze maila w tej sprawie. Ja panu napiszę, o co chodzi. Czy w moich Teamsach dostanę kopię przesłanych przez uczniów prac? No raczej. Office, coś tam po dzisiejszym, coś tam. Pani Elżbieto, zrobiłem literówkę? Office 353 napisałem? A to topa. Teraz słuchajcie, piszecie mi tutaj, że strona nie działa, bo coś tam się stało. No to sobie wejdźcie na nią, nie wiem, później. Nie wiem, co tam się dzieje. Właśnie też zauważyłem, że coś tu się mieli. Dobra, to słuchaj, dobra, mam jeszcze 2 minuty. Patrzę. Pani Ewa mi pisze, że SP to specjalne potrzeby edukacyjne. Pani Ewo, nie znam się na tym zupełnie, także pani nie pomogę. Chyba, że pani mi jakoś tam, nie wiem, napisze osobno, że to działa w taki sposób, to ja pani napiszę, co ja bym tam sądził. O, widzę, że tutaj już mnie tutaj wszyscy poinformowaliście i wyedukowaliście, co to są te SPE. No co się czegoś dzisiaj nauczyłem, wyśmienicie. A pani Joannie się udało wpisać swoje dane. No widzicie. Patrzę. Zapewne będą takie pytania, które tutaj albo nie zauważyłem, albo pominę, albo cokolwiek. Więc jak ktoś tutaj by jakoś tam coś specjalnie do mnie potrzebował, jakieś ma zadanie, ma jakieś tam pytanie do zadania, no to sobie na tej mojej stronie napiszcie taki w zakładce kontakt to pytanie, no to wam odpowiem, bo tutaj, jak wam mówiłem, tutaj mi na pewno coś tam umknęło, więc wiecie, więc się tutaj nie denerwujcie, tylko mi napiszcie na formularzu. A i słuchajcie, taka jeszcze dowcip. Czyli tak, już będę tak powoli kończył i spadał. Więc tak już podsumowując całe to podsumowanie, to tak, po pierwsze umawiamy się, że za tydzień zrobię takie szkolenie o Formsach i na tym szkoleniu przerobimy część tych dzisiejszych kart pracy na formularze, które będą się same oceniały. I tak, nie wiem, czy zauważyliście, że jak, znaczy zauważyliście na pewno, tylko czy zwróciliście uwagę, czy też to nie zwróciliście uwagę, tylko nie wiem, czy się zorientowaliście. Dobra, to będę dalej kręcił. Czyli na przykład jak sobie robiliśmy to zadanie w OneNote na czasie zajęć, to ja tam wkleiłem takie pytania, które ewidentnie nadają się na pytania do zrobienia formuły, do zrobienia testu, tak? Bo tam trzeba po prostu wpisać jedną liczbę.
No i jeżeli ktoś się zdziwił, dlaczego, żeby tego nie zrobić w teście, no to właśnie się bardzo dobrze zdziwił. Zrobimy sobie to właśnie za tydzień. I te testy to znakomicie ułatwiają nam zadanie, nam, czyli wam, czyli nauczycielom, dlatego że można w ogóle czasami poświęcać na ocenianie, czyli takie testy samooceniające się, będziemy się nimi bawili głównie za tydzień, ale też takimi testami do ręcznej oceny. I jak tutaj właśnie tak już dużo osób nagromadziło, to będę miał dla was taką propozycję za tydzień, żebyśmy sobie zbudowali taką no, ogólnopolską bazę testów. No bo jest nas, czyli was, już tak się trochę z wami identyfikuje, gdzieś tak z 500 tysięcy nauczycieli, pewnie z grubo powyżej, więc na przykład z matematyki jest, sądzę, że jakieś 50 tysięcy nauczycieli i przypuszczam, że duża część tych nauczycieli działa w Teamsach, działa na forumach, robi sobie testy, więc mamy super wielką bazę potencjalnie testów do podzielenia się nimi, tak? A w związku z tym, że da się zrobić w testach taką opcję, jak dzielenie się tymi testami z kolegami innymi, no to sobie zrobimy taki początek takiej ogólnopolskiej bazy testów w Formsach. Będziemy mieli super narzędzie do robienia. Czyli umawiamy się tak. Ja wstawię takie ogłoszenie o tym wydarzeniu, jak się mi uda to dzisiaj, jak się mi nie uda to jutro, a najpóźniej to w poniedziałek. Będzie już ono od poniedziałku działało. Spotykamy się o 18 w sobotę, tak jak dzisiaj. I się zajmiemy właśnie tymi formisami. Dobra. Nic już więcej nie mam do dodania. Dziękuję wam za spotkanie. Jestem pod wrażeniem, że o tej porze w sobotę się tutaj pojawiliście. I do zobaczenia następnym razem. Jak komuś nie zdążyłem odpowiedzieć na pytanie, no to wiecie, wpisujecie sobie michalin.pl, wchodzicie na zakładkę kontakt, tam zadajcie pytanie, ja siedzę, czytam i wam odpowiadam. Gdybym komuś nie wysłał zaświadczenia, znaczy nie, gdyby ktoś sądził, że nie wysłał komuś zaświadczenia, to niech sobie sprawdzi folder ze spamem, bo tam część tych zaświadczeń wylądowało, nie wiedzieć czemu. To jest jedna sprawa. A druga, to tak na zasadzie takiej trochę dowcipu wam powiem, że fajnie by było, gdyby liczba próśb o zaświadczenia była nie większa niż liczba uczestników naszego dzisiejszego szkolenia. O, taki dowcip na koniec. Dobra, no to dziękuję wam za spotkanie i do zobaczenia za tydzień w sobotę.